Trzecia część opowieści o wielkich firmach i podejściu do UX oraz rozwoju biznesu miała pojawić się jakieś 2 miesiące temu na zakończenie sezonu drugiego. Natomiast obiecany odcinek pojawia się dzisiaj. Ponadto jest to dla mnie wyjątkowo ważne, ponieważ mój podcast właśnie obchodzi pierwsze urodziny. Dokładnie rok temu wystartowałem z grafitowym studiem i szczerze powiem, że była to niezła przygoda. Ten rok nagrywania dał mi wiele frajdy i mam nadzieję, że tobie również oraz, że dowiedziałeś się czegoś fajnego z moich podcastów. Od razu wspomnę, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu, to może warto zacząć. Oraz jeśli chcesz być na bieżąco z nowym odcinkiem, zapisz się na mój newsletter. Link w opisie do tego odcinka, tu poniżej albo w opisie podcastu. Tam również linki do social mediów, no i kontakt. W związku z tym, że to nowy sezon, wprowadzam kilka nowych zmian. Pierwsza jest taka, że ten podcast będzie do zobaczenia również jako wideo na moim kanale na YouTube. Druga zmiana to stały element dodatkowy. Do tej pory tylko mówiłem na dany temat, ale teraz chciałbym dawać Ci nieco więcej oprócz odcinka samego w sobie. Będzie też rekomendacja książki, albo aplikacji, albo miejsca, albo wideo. Coś, co mnie ostatnio zainteresowało, wpadło w oko w danym tygodniu. Mam nadzieję, że przypadnie Ci to do gustu. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay now. From the beginning. Jung Hakim w swoim wystąpieniu na TEDx Seul w 2010 roku Be an Artist Right Now poruszył problem, który częściowo dotykam w tej głównej części podcastu. Odkrywę pomysły przez improwizację. Kreatywne pomysły nie przychodzą same z siebie i gotowe od razu do wdrożenia. Czasem zaczynasz tylko z fragmentem i patrzysz, dokąd cię zabierze. W swoim wystąpieniu po koreańsku Jung Ha wspomina Franza Kafkę, pisarza z początku XX wieku, jego pracę nad odpowiadaniem przemiana z 1912 roku. Kafka rozpoczął pracę nad odpowiadaniem od napisania zdania: gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnego snu, stwierdził, że zmienił się w potwornego robaka. Stawiając tak pokrętne zdanie, a następnie pisząc dalej, aby wytłumaczyć ideę, Kafka stworzył opowiadanie, które dzisiaj stało się klasyką. A Kim twierdzi, że takie podejście może zadziałać dla jakiejkolwiek pracy twórczej. Mówi, chodzi o to, żeby iść po bandzie, pod prąd, a następnie uzasadnić swój wybór. I jakby na to popatrzeć z bliska, to dokładnie takie podejście stosuje dziecko, które zaczyna kłamać. A to już pierwszy krok do stania się opowiadaczem czy storytellerem. A przecież nie tylko pisarze opowiadają historię. Artyści również. Kim podaje dwa przykłady. Pablo Picasso, wystawiający kierownicę do roweru w miejsce siedzenia i nazywając to głową byka, oraz Marcela Duchampa, montującego pisuar na boku i nazywając to fontanną. Współczesna sztuka, według Kima, to właśnie takie wypełnienie historii, przestrzeni pomiędzy dziwnym aktem a jej objaśnieniem. Ponieważ my wszyscy możemy być artystami, wystarczy, że obudzisz swoje wewnętrzne dziecko i zaczniesz opowiadać historię. Im bardziej odjechane, tym lepiej. A następnie pójdziesz dalej i stworzysz pracę, dzieło dookoła tej historii. A historia może być wszystko. Na przykład pomysł na nowy startup, o którym opowiem Ci za chwilę. Co prawda jesteśmy już po wakacjach, ale podróżować możemy cały rok. Dlatego dziś opowiem Ci o firmie, która jest hegemonem w branży turystycznej i która absolutnie zrewolucjonizowała sposób, w jaki poszukujemy noclegu. Która pozwoliła zwykłym ludziom, bez wielkich środków hoteli, wejść w biznes hotelarski. To firma, której rebranding kilka lat temu odbił się tak szerokim echem ze względu na wygląd logo, a co i tak nie przeszkodziło im wspinaniu się na szczyt. A dziś oferuje jedno z najlepszych doświadczeń poszukiwania miejsca noclegowego na całym świecie. Ta firma to Airbnb. W
2009 roku Airbnb był zwykłym, nikomu nieznanym startupem, jakich mnóstwo w Dolinie Krzemowej. Mieli stronę, finansowanie, oferty, nawet kilku klientów, a mimo to zarabiali mniej więcej $200 tygodniowo. Zdecydowanie za mało, żeby trzech założycieli tego startupu mogło z tego wyżyć. Zdecydowanie za mało, żeby osiągnąć sukces. Zatem w jaki sposób Airbnb odniosło sukces i urosło z pozycji nikomu nieznanego startupu do tego, czym jest obecnie? Udało im się to dzięki wykorzystaniu design thinking i user experience. Był rok 2007. Joe Gebbia i Brian Chesky byli projektantami żyjącymi w San Francisco. Mieszkali razem i dzielili się czynszem jak wielu młodych ludzi wtedy i dzisiaj. Tego roku w San Francisco miała się odbyć wielka konferencja dla projektantów i Joe z Brianem wpadli na pomysł, aby skorzystać z sytuacji i dorobić sobie nieco do czynszu. Postanowili wynająć jeden wolny pokój w swoim apartamencie projektantom przyjeżdżającym na konferencję. Założyli prostą stronę, kupili trzy pompowane materace i zaaranżowali gościnną sypialnię na poddaszu. Trzech pierwszych gości wynajęło nich miejsce za $80 od osoby. I wtedy zrozumieli, że mają świetny materiał na biznes, dlatego dobrali swojego byłego współlokatora, Nathana Blacharczyka, i zaczęli budować biznes. Startup nazwali Air Bed and Breakfast. I wystartowali w 2008 roku, ale nikt ich nie zauważył. Airbnb is an online marketplace where we let people list or book anything from a couch to a castle by the night. What we're doing is we're replacing the hotel experience that is a generic box and replacing you in somebody's home who's actually like integrated into the culture and the fabric of the city. And you actually get to experience the restaurants, the grocery stores, the cafes, the nightlife, the street life that a local resident gets, and a hotel can never compete with that. Jako projektanci ciągle poszukiwali rozwiązań i skoro coś nie działa, trzeba było to poprawić. Dlatego przeprojektowali finalną wersję serwisu, upraszczając proces rezerwacji do trzech kliknięć i wszystko po to, aby doświadczenie użytkownika było jak najprostsze. Mimo to nie znaleźli inwestora chcącego ich poprzeć. Dopiero wiele tysięcy na kartach kredytowych później, w 2009 roku, poznali Paula Grahama, który zaprosił ich do Y Combinator, akceleratora startupów, który oferował finansowanie i trening za udziały. Mimo to nadal nikt się nimi nie interesował. W 2009 roku firma miała już klientów, ale 200 funtów tygodniowo nie mogło zapewnić rozwoju, a nawet utrzymania swoim założycielom. Brian, Joe i Nathan byli bliscy bankructwa. Wtedy Paul Graham zaczął się zastanawiać, dlaczego pomysł nie działa. Gdzie jest problem? Spędzali godziny analizując stronę, serwis, proces, wszystkie 40 ogłoszeń, które mieli w serwisie. I wtedy zobaczyli wspólny mianownik. Wszystkie 40 ogłoszeń miało beznadziejne zdjęcia. Właściciele miejsc na wynajem robili byle jakie zdjęcia telefonami, a w 2009 roku ich jakość pozostawiała wiele do życzenia. Okazało się, że skoro użytkownicy nie widzą, co jest na zdjęciach, jak wygląda pokój do wynajęcia, no to po prostu nie chcą go wynająć. Paul Graham zaproponował wtedy coś, co było rozwiązaniem dalekim od typowych startupowych podejść. Coś, co nie było skalowalne, jak poprawka kodu. Założyciele polecieli do Nowego Jorku, wynajęli porządny aparat i spędzili noc w każdym miejscu, które reklamowało się w ich serwisie. Będąc tam, poprawiali ich ogłoszenia, zastępując amatorskie zdjęcia profesjonalnymi. Tydzień później zarobili $400. Eksperyment z wymianą zdjęć dowiódł, że sam kod nie może rozwiązać wszystkich problemów użytkowników, że to, że system działa płynnie, nie oznacza, że inne obszary doświadczenia nie potrzebują poprawki. Twórcy startupów w Dolinie Krzemowej to często programiści, którzy prześcigają się w pisaniu jak najlepszego kodu, ale często mają problem z wyjściem po prostu do ludzi, żeby rozmawiać z odbiorcami o swoich produktów. Oglądałeś serial Silicon Valley na HBO? Dokładnie taki problem mają założyciele Pied Piper. Tu właśnie pojawia się design thinking, czyli metodologia, która skupia się na eksploracji, prototypowaniu i testowaniu nowych rozwiązań, nie zawsze oczywistych, ale aby odnaleźć odpowiedź na pytanie, co i dlaczego nie działa oraz jak można to poprawić. To doświadczenie z fotografiami spowodowało, że twórcy Airbnb zaczęli myśleć o swoim serwisie jak o produkcie. Joe Gebbia nawet opisał nową metodologię w ten sposób. Gdybyśmy
To jest cytat. Gdybyśmy pracowali nad urządzeniem medycznym, wzięlibyśmy je w świat. Rozmawialibyśmy z inwestorami, użytkownikami produktu, doktorami, pielęgniarkami, pacjentami, a w końcu spędzilibyśmy dwa albo trzy dni w szpitalnym łóżku z tym urządzeniem podpiętym, żeby poczuć się dokładnie tak jak pacjent. I dopiero wtedy zauważasz braki, niedociągnięcia, co nie działa i nadchodzi ten moment, aha, no na pewno istnieje lepszy sposób, żeby to zrobić. Logika bycia pacjentem stała się częścią kultury Airbnb. Do tego stopnia, że firma wysyłała każdego nowego pracownika w pierwszych 2 tygodniach pracy w podróż, aby spędził jakiś czas w jednym z miejsc oferowanych w serwisie. Tylko w ten sposób mogli poczuć, nad czym naprawdę pracują. Co prawda Airbnb jest firmą, gdzie dane są kluczowe do funkcjonowania, ale nie traktują danych jako głównego wyznacznika kierunku. Oni reagują na dane, stawiając kreatywne hipotezy, prototypują, testują i obserwują wyniki, a następnie powtarzają cały proces. Joe Gebbia powiedział, że nie można traktować danych jako wyznacznika, dopóki nie wie, jak znacząca jest skala, której te dane dotyczą. Stąd takie podejście Airbnb, które motywuje pracowników do eksploracji i do odnajdywania nowych kierunków, czyli po prostu do bycia piratem. Airbnb, nawet wdrażając nowego pracownika, motywuje go do wymyślenia nowych rozwiązań, nowych elementów, nowych pomysłów już pierwszego dnia. Coś, co jest nie do pomyślenia w wielu tradycyjnych firmach. Na przykład jeden z nowych projektantów Airbnb już pierwszego dnia miał za zadanie analizę funkcji gwiazdki na stronie. Gwiazdki, którą użytkownicy klikali, jeśli chcieli zapisać sobie jakiś lokal czy tam nieruchomość do ulubionych. Ten projektant przyszedł do Joe i powiedział: mam to. Gwiazdki zazwyczaj stosuje się w serwisach przy ocenie doświadczeń, a nasze usługi są aspiracyjne. Więc chcę zmienić gwiazdkę w serce. I firma przystała na propozycję projektanta i wdrożyli serce. Efekt? Ta jedna drobna zmiana zwiększyła zaangażowanie użytkowników o 30%. Jak widać, bycie piratem, poszukiwanie i eksplorowanie nowych dróg opłaca się. Dlatego Joe Gebbia motywuje swoich pracowników do myślenia szerokotorowo, do rozwinięcia skrzydeł, do poszukiwania, ponieważ zawsze możesz zrobić coś lepiej, szybciej, czy po prostu ładniej. W języku angielskim jest takie sformułowanie think bigger. Na polski możemy to przełożyć myśl olbrzymio. I do tego Ciebie zachęcam. Myśl olbrzymio. Rozwijaj, pchaj, idź po więcej, szukaj, odkrywaj, testuj, eksploruj, badaj, porównuj, analizuj i buduj. I z tą myślą Cię zostawiam. Do następnego razu. Piotr Stasiak, na razie, cześć, cześć.